Murek, Wirtualna Polska. Dzisiaj gościmy w Ministerstwie Gospodarki u pana wicepremiera Waldemara Pawlaka. Dzień dobry. Panie premierze, dobry państwu. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale wyniósł 4,5%. Z tego wszyscy oczywiście się cieszą, ale w zasadzie to wszyscy patrzą na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii, a tam wszystko zwalnia. Czeka nas druga fala kryzysu? Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Znaczy w tej realnej gospodarce nie widać takiego jakiegoś przełomowego zjawiska, no bo nawet spójrzmy na bardzo ciekawe doświadczenie. Otóż katastrofa tsunami w Japonii, które przecież skutkowało bardzo poważnymi, realnymi stratami, nie wywołała jakiegoś takiego znaczącego zachwiania rynkami światowymi. W Japonii indeksy spadły, potem zaczęły rosnąć, więc tu widać, że te rynki finansowe są dość mocno odsunięte od realnej gospodarki. Może to i dobrze, bo to wtedy w tym realnym wymiarze nie będzie tak odczuwalne, nawet gdyby na rynkach finansowych pojawiły się turbulencje. W każdym razie na pewno nie od razu. Dzisiaj duże niepokoje są związane z sytuacją finansową, szczególnie na rynkach finansowych, na rynkach walutowych, ale także w takich sytuacjach jak Grecja na przykład. Czyli de facto z państwami. Jak ten pierwszy kryzys dotyczył banków, to ten może dotyczyć państw, czyli tych, którzy wypłacają renty, emerytury, świadczenia socjalne. To chyba jeszcze gorzej wróży temu kryzysowi. Rzeczywiście kryzys pojawił się po upadku Lehman Brothers. To był ten symboliczny moment we wrześniu 2008 roku. I to był moment, kiedy zachwiało światowymi rynkami finansowymi. To też unaoczniło, jak duże jest ryzyko systemowe na rynkach związane z firmami, które są zbyt duże. To w Ameryce nawet mówiono, że niektóre firmy są zbyt duże, żeby upaść, i poszedł bardzo duży strumień pieniądza od podatników, od państw do instytucji finansowych, i dzisiaj się już w pewien sposób te państwowe możliwości skończyły, a pojawiły się problemy, gdzie o ile wcześniej mówiono właśnie, że są firmy, które są zbyt duże, żeby upaść, to dzisiaj nawet największe kraje, nawet Stany Zjednoczone, zostały dotknięte obniżeniem ratingu, a to jest też pewien taki wymowny symbol, że to oznacza, że nawet największe kraje świata nie są za duże, żeby mieć problemy, czy żeby być zagrożone poważnymi konsekwencjami. To jak w tej sytuacji w takim razie wygląda Polska? No my do największych i najbogatszych nie należymy. Ale mamy dość zdrową strukturę, to znaczy warto chwilę się zastanowić, dlaczego u nas ten przebieg kryzysu był łagodniejszy. Jeśli spojrzymy na instytucje finansowe, na banki, to w Polsce działają banki globalne, ale przez spółki córki, które są notowane na giełdzie warszawskiej, czyli one są spółkami prawa polskiego i mają znacznie mniejszą wielkość. Największe polskie banki są stosunkowo nieduże, biorąc pod uwagę konglomeraty globalne, ale też dzięki temu żaden z tych banków nie ma takiego dramatycznego wpływu na całość polskiej gospodarki. Przez to, że są to spółki polskie, ich odpowiedzialność też jest tu miejscowa, podlegają miejscowemu nadzorowi, muszą trzymać kapitały na odpowiednim poziomie. To jest ciekawy paradoks, otóż córki, banki, które tutaj działają, córki tych wielkich konglomeratów światowych, są w lepszej kondycji niż nawet te wielkie firmy globalne, te, które są właścicielami banków w Polsce. Są chyba tylko dwa wyjątki, gdzie sytuacja jest inna, ale co do zasady banki w Polsce lepiej stoją niż banki w Europie czy na świecie. I to myślę, że powinno być takim ciekawym pomysłem na globalizację. Globalizacja tak, ale przez firmy, które są lokalnie odpowiedzialne, które mają, trzymają standardy, trzymają kapitały na odpowiednim poziomie w skali lokalnej. To by była dużo bezpieczniejsza. Nie uciekną. I tak, i to by była dużo bezpieczniejsza struktura światowej gospodarki. Pan mówi o tych firmach, które są zbyt duże, żeby upaść, zbyt duże jak na świat nawet, można by powiedzieć. Pytanie tylko, czy one też potrzebują globalnego rozwiązania, które by je w jakiś sposób ograniczało? Bo myślę, że kryzys chyba pokazał, że takich rozwiązań brakuje. Brakuje rozwiązań, które by tworzyły ład społeczno-gospodarczy w skali świata. Zachęcam Państwa do spojrzenia na bardzo ciekawą książkę profesora Pawła Dębińskiego. To jest ekonomista
który pracuje w Szwajcarii i napisał taką bardzo ciekawą, bardzo na czasie książkę Finanse po zawale. Pokazuje, jak ważne jest, abyśmy wrócili do tej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Bo ten rynek finansowy stawiał przede wszystkim na efektywność. Społeczna gospodarka rynkowa daje równowagę między tym wymiarem społecznym a rynkowym i to jest zapis, który jest w naszej konstytucji. Doświadczenie z 2008 roku pokazuje, że gdyby firmy globalne działały poprzez swoje takie spółki, córki, w krajach pod jurysdykcją krajową, to byłoby to rozwiązanie dużo bardziej bezpieczne, bo gdyby nawet w jakimś miejscu coś zawiodło, to się odpiłowuje pączek, odpiłowuje gałąź, a nie przewraca się całe drzewo. I wydaje się, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, gdzie potrzebna jest dyskusja o takim globalnym porządku i o mechanizmach, które będą zwracały uwagę, że nie tylko efektywność, ale wolność, równy dostęp do wolności jest też bardzo ważny. Pan mówi tutaj o skali makro, ja przejdę do skali mikro, mianowicie do właśnie takiego ograniczenia banków w Polsce. Mowa o ustawie antyspreadowej. Jest pan z niej zadowolony? A tu nie ma żadnego ograniczenia. Tu jest paradoksalnie przywrócenie efektywności rynku. Tam, gdzie zawodzi rynek, tam muszą wchodzić regulacje. Chwilę temu mówiliśmy o tym, że te regulacje takie w skali globalnej są potrzebne. I cóż tu było? Ale pytam, czy jest pan zadowolony, bo część banków zaczęła mówić, że... Pytam pana jako osobę, która tym projektem zajmowała się 2 lata praktycznie, a został on uchwalony w 2 tygodnie i to nie według takiego pomysłu, jak pan miał, tylko przejęty przez no, pewne siły polityczne de facto i wyszedł taki galimatias, że ani klienci banków, ani same banki de facto nie wiedzą, co mają dzisiaj robić. Rozwiązanie jest dość proste. Banki doskonale wiedzą, co mają robić. Nie muszą tutaj teraz udawać zagubione dzieci, bo mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że jeżeli pan miał 2 banki, jeden miał duży spread, a drugi mniejszy, to nagle się okazuje, że przy spłacie raty pan jest zmuszony, przywiązany jest pan łańcuchem do tego okienka, nie może pan kupić taniej jak waluty obok. Jak pan powie, że spread wynosi 50%, to klient też nic nie będzie mógł zrobić, będzie musiał po prostu płakać i płacić. To był przymus wynikający z nierównowagi pozycji klienta i banku i przywróciliśmy tą równowagę. Dzisiaj klient może powiedzieć, panowie, no macie za drogą walutę, na przykład za drogiego franka, ja pójdę do sąsiedniego banku, kupię taniej i wam wpłacę te franki. I to doprowadzi do wyrównania konkurencji między bankami. Ja zaręczam, że banki nie puszczą tych klientów, żeby gdzieś szukali waluty w innych bankach czy w kantorach. Zaproponują rozsądny spread. Już jeden z tych banków, które stosowały takie bardzo wysokie spready powyżej 12%, szybciutko zszedł do poziomu zbliżonego do średniej w pozostałych bankach. I po prostu ta regulacja umożliwiająca spłatę w walucie, w której kredyt jest denominowany, przywróciła efektywne funkcjonowanie rynku. Tu widać jak w soczewce, że tam, gdzie rynek zawodzi, potrzebne są regulacje i to dotyczyło sytuacji tutaj w Polsce, ale podobny problem występuje w tej skali globalnej. Pytam w takim razie, jeśli mówimy już o regulacjach, o Szwajcarię, bo oni też wprowadzili pewną regulację, sztywny kurs franka nie może być niższy niż 1,20. Pana zdaniem, jak się zacznie taka wojna rynku ze szwajcarskim bankiem centralnym, to oni będą mieli szansę przetrwać? To doprecyzujmy, że Bank Szwajcarii nie wprowadził sztywnego kursu. Bank Szwajcarii tylko interweniuje z jednej strony, to znaczy, żeby umocnienie franka nie było powyżej poziomu 1,2. To znaczy, przy tym poziomie Bank Szwajcarii powiedział, każdy, kto będzie chciał wymienić euro na poziomie 1,2 franka, dostanie wagon franków szwajcarskich, a jak potrzeba to 2-3 i więcej. I to jest bardzo sprytne rozwiązanie, bo to oznacza, że Szwajcaria zabezpiecza się przed umocnieniem swojej waluty. No bo mówiąc od strony technicznej, jeżeli to robi bank centralny, który ma prawo emisji, to on może wydrukować każdą ilość franka szwajcarskiego. De facto to nie jest sprawa drukowania na papierze, tylko zapisu księgowego. To znaczy przyjmie w depozyt każdą ilość euro, jeżeli tylko euro będzie dochodziło do poziomu 1,2. Natomiast w drugą stronę wcale tej gwarancji nie ma. Jeżeli frank będzie się osłabiał do poziomu 1,3, 1,4, 1,5 czy 2 franki na euro, to Bank Szwajcarii nie daje tej gwarancji.